Czasami jest tak, że próbujesz osiągnąć za wszelką cenę jakiś cel, ale mimo Twoich starań, mimo czasu poświęconego na realizację określonego celu, nie udaje Ci się go osiągnąć. I okazuje się, że wtedy trzeba przyjrzeć się myślom automatycznym, które pojawiły się w tym momencie, w którym ten cel sobie wyznaczyłeś, bo one mogły sabotować Twoje wysiłki. Cześć, z tej strony Marcin Kwieciński się kłania i dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, jak myśli automatyczne mogą negatywnie wpłynąć na realizację Twoich celów. Bo widzisz, myśl automatyczna z definicji jest to myśl, która automatycznie pojawia się w reakcji na określone bodźce, określone doznania fizyczne, osoby, okoliczności. Sęk w tym, że niektóre myśli automatyczne mogą Cię wspierać w realizacji Twoich celów, a niektóre wręcz przeciwnie, mogą zwiastować porażkę. I my często nie uświadamiamy sobie myśli automatycznych. Nie uświadamiamy sobie, że porażką było już samo pomyślenie sobie destrukcyjnie o naszym wyzwaniu na samym początku. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Kasia i Maria starają się o awans w firmie. W firmie, której pracują od wielu lat, są bardzo dobrymi pracowniczkami i w końcu mają możliwość zaprezentowania się jako kandydatki do awansu przed szefem. Szef mówi, za tydzień będzie spotkanie, na którym będziecie mogły zaprezentować swoje pomysły i gdzieś tam wybierzemy tą osobę właściwą. I co się pojawia w głowie Kasi, gdy to słyszy? Automatycznie myśli sobie, świetnie, w końcu mam okazję zaprezentować się z najlepszej strony. Zasługuję na ten przeklęty awans, pracuję tu tyle lat, jestem dobrą pracowniczką, więc mi się to po prostu należy. Natomiast Maria myśli automatycznie coś w stylu, nie dam rady. Mam tylko tydzień, żeby przygotować się do tej prezentacji, poza tym wszyscy będą mnie obserwować. Nie będę mogła sobie pozwolić na żadne błędy. Co za presja. Jak myślisz, która z tych kobiet ma większe szanse, żeby dostać awans? No właśnie. I przychodzi ten dzień, w którym mogą się w końcu zaprezentować jako kandydatki idealne na stanowisko kierownicze. Kasia jest opanowana, jest pewna siebie, spokojna, używa troszeczkę gniewu nawet w tym wszystkim, bo uważa, że jej się to należy, awans się jej należy, ta praca, w którą wkłada na co dzień w firmie, ona powinna się teraz odpłacić według niej. Natomiast Maria, ona nieco wydaje się zagubiona, zdenerwowana, rozregulowana emocjonalnie, jej głos drży. Nie pokazuje cech, których szef oczekuje na stanowisku kierowniczym. Więc przegrywa w tym starciu, nie dostaje awansu. Co więcej, za 2 lata znowu ma taką możliwość i przegrywa z osobą, która ma znacznie mniejszy staż pracy, bo cały czas gdzieś tam ta myśl automatyczna, która kiełkowała w momencie, kiedy tylko dowiedziała się Maria o tym wyzwaniu, ona zwiastowała po prostu porażkę. I widzisz, nie zawsze jest tak bardzo ważne, co my robimy, jakie kroki podejmujemy w kierunku celu, tylko co my o nim w ogóle myślimy. Więc wiemy już, jak funkcjonują myśli automatyczne. Mogą nam pomagać i mogą nam szkodzić. Co teraz z tą wiedzą zrobić? Otóż możemy na przykład cofnąć się wstecz, zobaczyć nasze niezrealizowane cele z perspektywy czasu. Co tam po drodze mogło pójść nie tak? Jakie myśli automatyczne mogły się pojawiać, kiedy chciałem osiągnąć ten cel? Bardzo możliwe, że były to myśli, które Ci nie pomagały. Na przykład chciałeś zrzucić 10 kg do końca roku, ale nie udawało Ci się i mogłeś myśleć automatycznie, na przykład coś w rodzaju, nie mam czasu na treningi, nie mam czasu na przygotowywanie zdrowych posiłków. I rzeczywiście nie miałeś tego czasu. Jaka myśl mogłaby Ci pomóc w realizacji tego celu? Zadaj sobie takie pytanie. Później możesz też sobie zadać takie pytanie jak, co pomyślałby człowiek, który osiąga w tym obszarze świetne rezultaty? Na przykład instruktor fitness sobie pomyślał. Na przykład pomyślałby, jeżeli dobrze zaplanuję sobie tydzień, to będę miał czas na treningi, będę miał czas na przygotowywanie zdrowych posiłków,
i tak dalej, i tak dalej. I na pewno osiągnę swój cel. Jeżeli będę regularnie trenować, osiągnę swój cel. I ta myśl rzeczywiście wspierająca, podbudowująca i w efekcie do tego celu się dochodzi, realizuje się ten cel. Więc kiedy teraz będziesz stać w przyszłości przed nowym wyzwaniem, a pojawi się w tobie na przykład negatywny stan emocjonalny, taki jak smutek, a nawet przygnębienie, to zastanów się, czy tego stanu przypadkiem nie poprzedziła jakaś myśl automatyczna, destrukcyjna dla ciebie z tego punktu widzenia. I na przykład może to być myśl, no raczej mi się to nie uda zrobić, raczej mi się tego nie uda zrealizować. Wtedy zlokalizuj tą myśl, najlepiej właśnie zapisz ją na kartce i zastanów się, jaka ta myśl mogłaby pomóc. I później tą myśl wspierającą jak najczęściej aktywuj, jak najczęściej przywołuj. Dzięki temu masz znacznie większe szanse, że twoje wysiłki rzeczywiście będą realizowane w duchu efektywności i tak dalej, i tak dalej. To tyle ode mnie. Dziękuję ci za zobaczenie tego wideo. Subskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, jaka myśl automatyczna ostatnio przeszkadzała ci w osiąganiu twojego celu. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.